Wszystko wskazuje na to, że pracownicze plany kapitałowe staną się polską rzeczywistością. Prezydent podpisał już ustawę i od przyszłego roku wchodzi ona w życie. Pierwsi pracownicy objęci programem zostaną w połowie roku. Będzie to dotyczyło na początku dużych firm zatrudniających powyżej 250 pracowników. W kolejnych latach obowiązkiem zaproponowania pracownikom, bo jest to program Dowolny z punktu widzenia pracownika, objęte zostaną inne firmy oraz sektor budżetowy. Wydaje się, że większość osób interesuje odpowiedź na pytanie, czy warto w ogóle w takim programie wziąć udział. Bo co prawda pracodawca musi nas do tego programu zgłosić, ale my mamy możliwość wypisania się z tego programu, ponieważ uczestnictwo w nim oznacza, iż część z naszej pensji zostanie przekazana właśnie odpowiedniemu funduszowi wybranemu przez pracodawcę i w związku z tym bez zmian w wynagrodzeniu brutto nasze wynagrodzenia netto, czyli te na rękę nieco spadną. Mimo wszystko wydaje się, że uczestnictwo w programie jest dla pracownika korzystne, a nawet powiedziałbym bardzo korzystne, z tego względu, że standardowo przy 2% składki naszego wynagrodzenia pracodawca Dokłada 1,5% niejako od siebie, a jednocześnie jeszcze dostajemy składkę powitalną oraz roczną dopłatę z budżetu państwa. Wydaje się więc, że no trudno znaleźć będzie lepszą, lepszą możliwość pomnażania środków, jeśli uwzględnimy te wszystkie dopłaty i z punktu pracownika. Taka inwestycja ma jak najbardziej sens. Czy jest to program idealny, pozbawiony VAT? Oczywiście nie. Ja uważam, że on jest potrzebny, natomiast są pewne rzeczy, które można byłoby rozwiązać lepiej. Przykładowo uważam, że dobrze byłoby, gdyby pracownicy mieli większy wybór, w jaki sposób te ich pieniądze będą inwestowane, a żeby nie, nie decydował o tym dla wszystkich jednocześnie pracodawca. Tym niemniej, no wydaje się, że program wygląda ciekawie i jest jakimś zadresowaniem tych problemów przyszłych niskich emerytur, z którymi musimy i będziemy się mierzyć. Tutaj należy też podkreślić na końcu, że nie jest to rozwiązanie wszystkich problemów, bo wydaje się, że cały czas największym, największą bolączką jest to, że ten podstawowy system, po pierwsze, się nie spina finansowo, po drugie. Polacy stracili zaufanie do systemu jako całości. Musimy pracować nad tym, aby uczestnicy życia gospodarczego, pracujący, płacący składki, mieli pewność, że faktycznie ten kapitał, który znalazł się w ZUS-ie, jest naliczany, jest waloryzowany, że te zasady gry będą podtrzymywane, i w przyszłości możemy konkretnie liczyć na takie i takie środki. Jeśli taki cel zostanie osiągnięty, wtedy wydaje mi się, że PPK będą dobrym dodatkiem do tego e, podstawowego systemu.